Atak. Moi drodzy, atak. Nie wiem, gdzie on był. Czekajcie, gdzieś tu idą. A, tu. Patrzcie. Są uzbrojeni w łuki, w kije baseballowe. Trzeba się będzie bronić. Charakter. Dobra, to jest łucznik. To jest mniecznik. Silver, bierz pałę. Ty bierz, no nie wiem, dzidę z metalu. Ten ma strzelanie, to nie weźmie łuk. Bara ma dzidę, ten ma... I ten ma szczelbę, dobra. Oni zanim zaatakują nas, to jeszcze chwila minie, nie? To są prości ludzie, kurde, pustyni. Co nie oznacza, że możemy ich lekceważyć tak po prostu. Tu musimy dobudować jeden klimatyzator. Oni zaraz ruszą na nas. Dobra, atakują. Zwierzęta zostają spuszczone. Po prostu. Nie wiem, gdzie to najlepiej zrobić. Tu chyba najlepiej się bronić. Sami kurde biją. Dobra. Chodź, bo ciebie będą szczać, Silver. Dobra. Uciekają już, uciekają. Dobra, jest git. Chociaż czekajcie. Rozwalili mi chyba ten. Dobra, ratujcie ludzi, nie? To po pierwsze. Dobra, uratowali ludzi. Teraz zróbmy tak. Energia. Tu trzeba dobudować. No niestety, na razie taki atak jest dla nas, kurde, prawie zabójczy. Nie wiem, czemu ten pies w ogóle nie walczył. Szczur zginął. Major break rismatermit. Co mu bardzo boli? Nago. Głodny. No jak nago, jak jest, kurde, nie jest nago. Dobrze, że tu tylko są ten, plemiona plemieńcze. Nas atakują.
a nie żadne inne. Czy ktoś mógłby Silvera poleczyć? Dobra, już go leczą, widzę. Okej, super. No i to mi się podoba. Dobra, kolejny atak został przez nas odparty. Ale siły złych ludzi mogą powrócić, pamiętajcie. Trzeba uważać. Dlatego w wynalazkach robimy... my już mamy obronę. My już mamy prowizoryczne działka. Oh, the fuck. No dobra, jak mamy prowizoryczne działka, to będziemy musieli je budować tutaj. To nam energii będzie potrzeba dużo. Chodzi o to, że myśmy wcześniej nie mieli działek i ja się martwiłem, że my tutaj nie podołamy. A teraz się okazuje, że my jednak mamy działka, tylko ja o tym nie wiedziałem, nie? Siema, Highside. Dobra, i teraz dajemy tak, obrona, działko dajemy na przykład tutaj, nie? Tu zrobimy działeczko. Gdzie jeszcze byśmy działko zrobili? Wy się pewnie zastanawiacie, są, ale czemu ty te działka tak wkopujesz w ziemię? Gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Chodzi o to, żeby snajperzy nie mogli do nich strzelać, wiecie? A jest takie ryzyko. Niestety, że snajperzy lubią strzelać do działek z odległości. Wysprzątane, jedzenie nagotowane, wynalazki się wynajdują. No jest ogólnie git. Czegoś tu brakuje, komponentów brakuje. No niestety, komponenty są materiałem deficytowym. Będziemy ich próbować tu szukać, ale na każdej mapie, z którą się ostatnio spotkaliśmy, tych komponentów jest mało. Póki jest pokój, to możemy je ten... Tu byśmy mogli rozłożyć, tam kapsuły są ratunkowe. Można by je było porozkładać na części. O, tu są komponenty. Dobra. Polecenia kop. Dobra, zapiszmy sobie. Zapisz 15. Jest względny spokój. Zapytam jeszcze raz. Sushi, bo czemu tym razem nie nazwałeś swoich ludziów? Bo jeszcze ich nie nazwałem, bo to znaczy, że jeszcze ich nie nazwałem. Mogę zrobić tak, że najlepszy strzelec... Chociaż on jest jednocześnie ogrodnikiem. Nie, on nie jest najlepszym strzelcem. Najlepszym strzelcem jest... Ktoś miał więcej. Wal. I to będzie na przykład... Highstyled. Jest naukowcem strzelcem, nie? A ten, co uprawia, to będzie gonił, bo on uprawia, ma zielone ten... Uprawia rośliny. Goniu. Czekam na inne propozycje, ale muszą być z argumentem, że jak się powinno nazywać i dlaczego. Na przykład termit kopie, ale najlepszym górnikiem jest Krołka. On jest super szybkim górnikiem. O, patrzcie, on jest...
Chociaż wiecie co? Tam przyspieszyli trochę z tym kopaniem. Wszyscy. No. Widzicie, że lępiank powinna gotować. A kto, kto u nas gotuje? Ludce. Gotowanie 11. Nie jest zdolna do walki. No to może być lępiank. Lępiank. O. Husky dołącza do nas. O Jezu, dwa! Zajebiście. Trenować je. Inteligencja zaawansowana jest u Husky. Dobra, i mamy teraz jeszcze zlecenia. Dodaj zlecenie. Aha, tu są te wszystkie rzeczy, dobra. Dzień doberek. No, cześć Simon, co tam? No, jakoś leci. Bo ja też tam poproszę ten jakąś funkcję. Ale nie wiem, Simon, czy ty, z kim by ty byś był? No, powiedz. No, no właśnie ja liczę, że ty już mnie bardzo dobrze znasz, więc ja myślę, że jakąś fajną funkcję mi tam przydzielisz. Nie wiem, najlepszy wy, trzy kropeczki. Kurde, najlepszy rolnik, no ale już się zgonił, jest rolnikiem. To nie wiem. Może jakiś drwal tam jest. Czekaj, ekran badań, odzyskiwanie metalu, pułapki telewizor, tworzenie wykładzin, panele słoneczne. Właśnie sobie powiem, ten patrzę na ten kamerkę ze szczyrku. Tam już biało na stoku. Panele słoneczne. Na nartach nawet jechał. Do uzyskania 5 spodni. A u ciebie jak tam dzisiaj? Wiesz co, nie wiem, nie wyglądałem za okno, bo się boję. No, ale tak samo poczucie. A, wiesz co, no dobrze, kurde, po tym oleju jest nieźle. Się. Ja sobie, kurde, ten... Wiesz, jak tak siedzę tyle, kurde, przy tych streamach, to mi dupę ratują te batony właśnie. Zastępuję posiłek wtedy, kiedy nie mam czasu go zjeść. Kurde, może termit będzie krawcem. No to w ogóle mógłbyś sobie też na przykład, wiesz, do jakiejś tam sałatki, czy do czegoś dodawać, albo... Wiem, bo to nie ma w ogóle smaku. No. Nie wiem, czy to będzie działać. Kto jest artysta u nas? 5 artysta. To nie ma drwala? Nie ma drwala, bo tu nie ma drwali, bo drzewno tu nie rośnie. A. Przez te kamienne mury rozebrać. Może znajdę kamienia tyle, żeby mógł robić rzeźbę koleś. Dobra, czekajcie, bo czytam. Krucza, Bąko, dlaczego? Bo murzyn z kilofem i kobieta. No dobra, no. Przekonuje mnie ten argument. Bąkol. Super górnik Bąkol. Czy oni by się... Aha, chciałem powiedzieć, czy oni by się mogli zakopywaniem zwłok zająć, ale widzę, że grobów brakuje. Taka to jest ta nasza kolonia. Widzimy się dzisiaj w Zrębkowie? Tak, widzimy się.
Czemu te zwłoki tu leżą? Przecież one zgniją zaraz i będzie kurde... No właśnie, już szczerniały. Kurde, dużo mam tych zwierząt. Boję się, że one będą mi zjadać naprawdę ważne jedzenie dla moich tych postaci, nie? Kurde, trzeba było ludzi przerobić. A, fuck. Kurde, mogłem na ludzkie mięso, by miały zwierzęta co jeść. Ale ze mnie frajer. Dobra, co robi Goniu? Aha, bo ja dałem, że nikt nie jest rolnikiem. Dobra. A Goniu miał być rolnikiem. Kto jeszcze miał być rolnikiem? Oni ten healing root zebrali? Tak, zebrali. A on nie, się nie psuje tutaj? O kurde, on się tu psuje. Przetworzone leki. Drugs. Gdzie ten bara był? No patrzcie, to prawie 73 zioła lecznicze mi się ten skisiły. No dobra, tu będą bezpieczne, no ale i tak już są prawie zepsute całe. Kurde, ale co zmaściłem tą akcję. Ten warg padliną się odżywia. To niech on się odżywia padliną, tylko że chyba nie zgniłą. Oni te mury rozkładają. Dobra. Niech oni się trochę domem zajmą. Mi się straszny syf zrobił od tego, że zaczęli po całej mapie łazić i rozkładać ten. No i do tego przez to, że nie, tego nie siali. Bo nam zaraz jedzenia zacznie brakować. Chociaż mamy pemikanu całkiem sporo, no ale no nie jest go nie wiadomo ile, tak? Co się stało z drzewami? Było ich dużo i nagle zniknęły gdzieś. Ja ich nie wyrąbywałem. Kurde, te drzewa ciągle coś się... Chyba nam kradną drewno. Dziwne wrażenie. Muszę zrobić spiżarnię na zwłoki. Jak nic. Muszę zrobić spiżarnię na zwłoki, bo będzie trzeba ten... Co ja wam będę mówił? No takie kurde, tak się robi, no. Ja miałem, jak masz tyle zwierząt macie, to musicie mieć spiżarnię na zwłoki, żeby zwierzęta mogły sobie chodzić tam i zajadać. Tu są jeszcze te takie te kapsuły, nie? Trzeba by je było rozebrać na kawałki i zobaczyć. Stół kamieniarski z metalu, no to by trzeba było tu gdzieś zamontować. Tylko gdzie są kamienie? Tu są kamienie. Stół kamieniarski może stać na dworze, nie?
Dobra, i oni będą tutaj teraz chodzić. Gość! U, jakiś koleś z nami będzie chciał przehandlować trochę, to może, można z nim coś pohandlować, no. O fuck, krwiożercza s... O nie! O, ty skumany! Ja nie wiem, jak ja mam krwiożerczą sforę i to jeszcze nosorożców? O fuck. Chłopaki, kurde, wszyscy chować się do domu. To po pierwsze. Ale będzie jadka. O Jezu, jak nas zaorają te. Nie chcę nawet na to patrzeć. Wszyscy chować się do domu. Spróbujemy je wystrzelić z daleka, ale one są tak odporne. Kurde, gość chyba zostanie zjedzony, coś czuję. Dobra. Okej, udało się. Super, zajebiście. Przepraszam cię na sekundkę. Ty masz jakiś plan? W sensie, że wiesz, kiedy będziesz? No, sam się pojawił. Mi się jeszcze coś 12:30, żeście mówili, tak? No, spoko. No, ja już jestem w każdym razie. O patrzę, kurde, ale będzie mięsa. Majstrowa. Bijaj, jak będziesz gotowy. Lempiang, krój. Aha, dobra, muszę im teraz unrestricted area i to. O Jezu, ale będzie mięsa. Ania, jak ty tego nosorożca, jak ja cię podziwiam, jak ty tego nosorożca oskurowałaś. Drzwi automatyczne, kowalstwo, odzyskiwanie metalu, nie. Drzwi automatyczne, kowalstwo, drag production, kolorowe, pasta odżywcza. Telewizory kineskopowe, pułapki, odzyskiwanie metalu. Pamiętaj, komórka na zwłoki zbuduj. Aha, no tak. Żebyśmy tych zwłok przypadkiem nie pochowali. Komórka na zwłoki jest bardzo ważnym miejscem. Od tego momentu te groby już nie są potrzebne. I te zwłoki idą od razu do komórki na zwłoki, nie? Dobrze, że te nosorożce nas zaatakowały tak w sumie. Tak, tak, wiem właśnie, że wentylator do spiżarni trzeba dać. Tylko najpierw niech ten, niech tutaj się... Niech zbudują ściany, to ja wtedy zrobię drzwi do spiżarni i wentylator.
Gdzie się ciało podziało? Fuck, tutaj, dobra, okej, okay, jest git. Myślałem, że już je wzięli i ten. No będą to budować. Dobra, Bonkol buduje. Bonkol to jest jednak gość, patrzcie. Od razu się zabrał do budowania. Dobra, i teraz jest tak, obszar, stockpile i to jest obszar, gdzie mogą być tylko zwłoki. Zwłoki ludzkie mogą być. Zwłoki zwierzęce mogą być. Okej, okay, i teraz powinni przynieść tu te zwłoki. No właśnie. Prawidłowo. Patrzcie jak ty... A to ludzie wynoszą. Myślę, że to psy wynoszą te rzeczy. Dobra, Goniu sadzi maliny, więc jest zajebiście. Dobrze ogólnie. Ile jest stopni tu? Aha. Minus 6 tu ma być, tak? No jest minus 6. Kapsuła ratunkowa, jakiś koleś jest do... Sprawdźmy co mu jest. Zdrowie. Złamana kość udowa, zadrapanie, siniak złamana, utrata krwi, potrzeby, charakter, piecuch. Zielona dłoń, ostrożny strzelec, jest zajebisty ten koleś, trzeba go szybko zrekrutować. Więc musimy niestety, Bonkol, pozbawić cię łóżka. A tutaj dobudujemy sobie pokoi trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery, pięć, pięć, pięć. 5, 5, 5, drzwi, 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 podłogi, nie, co ja tam dałem za drzwi tutaj, ściana, meble, łóżko z metalu, dobra jest. Aha, jeszcze meble, lampki im damy. Jeszcze doniczki metalowe tu. Właściwie tyle. Tego będzie łatwo zrekrutować. Nie mogę wstawić materacy do istnienia. Wiecie co? Niby mogę w sumie. A niby mogę. A wstawię takie łóżko zwykłe. Niby mogę, a jednocześnie mogę Bonkola z więźniem zamknąć, żeby spał na ziemi. Nie wiem, czy tych zwierząt trochę nie odciąć od jedzenia dla ludzi. Szczur je. Widzieliście, co szczur zrobił? On się do niczego nie nadaje, wiecie. Chociaż się nadaje trochę do walki, ale zjadł mi właśnie kukurydzę, nie? Takie są szczury.
Co oni wszyscy robią? Ci budują, bo się tak zastanawiam, czy na pewno wszyscy robią wszystko, co powinni. Te panele słoneczne się tu chyba powinny sprawdzić. Co o tym myślicie? Ja myślę, że tak, dam ich trochę tam. Nowy rekrut. Mówiłem, że będzie kurde nowy rekrut, że on się łatwo zrekrutuje. To jest rzemieślnik bardzo dobry i ma bardzo dużo strzelania, więc Kueno, od razu dajmy ci jakiś łuk. Ekwipuj łuk. Dobra, i teraz tak, praca. Ty się do lekarzowania nie nadajesz, do odpoczynku się nadajesz. Co tu masz? Budowniczy. O, jaki dobry budowniczy. Myśliwy. Technik, dobra. Kowal. Krawiec. Zajebisty jest ten ziomuś. Tragasz na 3. Tak cię damy. I harmonogram ci damy. Standardowa praca. A dajmy mu, żeby on pracował dłużej tu. Tu miał relaks i przed robotą miał jeszcze 2 godziny relaksu. Mi się wydaje, że oni się później jakoś tak, wiecie, ze sobą trochę, no, że się trochę kłóci ich plan dnia między sobą. I to powoduje pewne problemy. O Jezu, ale je było. O fuck, nie wchodź tam. Kurwa, 300 stopni temperatura, przepraszam. Czy oni się ugotowali? Nie. O Jezu, co się stało w ogóle? Widzieliście, co się stało? Ale jebło. Widzicie co? Ja tu dam kratkę wentylacyjną. Tak na wszelki wypadek. Drzwi nie postawiłeś w pokoju na dół. Zignoruj tą wiadomość, ok? Aha. No to jest problem, że jak drzwi nie ma, rzeczywiście. Nie wiem, co z tymi. Ale walnęło. Kurde, mogli się ugotować, wiecie? Już tak kiedyś było, że wlazłem do pomieszczenia. Chociaż może tak zróbmy, niech one w niskiej temperaturze pracują. Tak czy siak trzeba uważać z nimi, nie? Bo się mogą, mówię... No, już tak raz miałem, że po prostu temperatura, od razu trzeba otwierać drzwi albo ścianę rozkuwać. Bo inaczej to jest koniec. Temperatura jest zarzucona. Chciał zobaczyć, co ten QN robi. On buduje, on jest dobrym rzemieślnikiem, tak?
Bo jak on zapieprza z budową. O Jezu. To jest nie człowiek, to jest mutant. Patrzcie, stanął ten. Stanęła energia. I teraz mamy problemy z prądem. To akurat nie jest jakiś super, chociaż tu nam temperatura rośnie i mogą się te... Jedzenie nam się może zepsuć trochę. W ogóle jedzenia nie mamy, chciałem zauważyć. To jest problem. Ale mamy stoły hydroponiczne i trzeba by je było zacząć uskuteczniać gdzieś tu, nie wiem. No, trzeba by było zrobić tu hydroponikę. Aha, bo ta energia się nie ładowała, bo nie było metalu w tym miedzi. No trochę padaka, tyle wam powiem. Tam w ogóle metalu brakuje, zauważyłem. Lepiej to dobudować, znaczy wykopać wszystko. Jak mi się udało bez drzew przeżyć? No wiesz co, jakieś drzewa tu rosną, chociaż nigdy ich jeszcze nie ściąłem. Ale są drzewa i one ciągle giną i od nowa je trzeba hodować. To jest bezsens z tymi drzewami, no ale co zrobicie, nie? Właśnie mi się jedzenie skończyło, tak mi się udało przeżyć. Dobrze, że tu, kurde, no nie dorastają te jeszcze. No jest mały problem, nie? Ziemniaki surowe zjadł, no nie wierzę. Chowają gdzieś po kieszeniach mięso. Tak to się skończy, że będą ten. Ty, tego szczura to trzeba go kurde zarżnąć i tyle. O Jezu, jeszcze mi powiedzcie, że ten szczur to był jakiś ważny dla kogoś szczur. Termit, jaką ty pracę wykonujesz, że ty jesteś bezczynny? Dobra. Obszar. Patrzcie, tu zrobimy taki obszar. O. I tu będą kamienie. Tu nie będzie nic poza kamieniami. Przetworzone leki, Drax. Nie. Nie. Bryły, kamienne bryły. Cegły, o. Cegły, drewniana kłoda, srebro. Krytyczne, dobra. Nie, on wtedy tu będzie odkładał, nie będzie gdzieś biegał z tym, nie wiadomo gdzie, widzicie? O. Nie jest bąkol, kurde, mięsa nieprzetworzonego ludzkiego. A w dupie cię mam, to zjedz. No i zjadł człowieka, no nie wierzę w to. Zjadł zwłoki razy dwa. Ale czemu oni nie ścinają? Czym się gonił na przykład? Aha, oni sadzą najpierw. Dobra, ale jak posadzą te wszystkie drzewa, to zajmą się wycinaniem tego.
radar, food poisoning. Jak można się zatruć malinami? Czy ktoś coś takiego widział kiedyś w świecie? Zatruć się malinami, no nie, nie wierzę w to. No dobra, no i nic, będzie trzeba tu lampę solarną postawić i hydroponikę robić, nie? Jako, że stoły hydroponiczne są bardzo, bardzo, kurde. Bardzo, bardzo, bardzo są drogie. No i co taka, kurde, tutaj będą ziemniaki rosły. Jak myślicie? Czy ja rekrutuję tego gościa? Tak, tylko że on jest jakiś niereformowalny. On ma strasznie trudno go zrekrutować, nie? Extreme break risk, potrzeby. O Jezu, ile on tych zwłok najadł, kłękę. A Bonkol, no też. Dobra, ale to mu za kilka godzin minie, dokładnie za 7. Tylko że on do tego czasu pewnie wpadnie w jakąś psychozę i zacznie wszystkich zabijać. Czy coś podobnego. Kiedy każdy maliny zgarnął do kieszeni i teraz kozaczą, nie? Rozbłysk słoneczny, dobra, elektryczność przestała działać cała. I to na to nic nie poradzimy. Jak jest rozbłysk słoneczny, to jest kurde rozbłysk słoneczny. Wytnijcie te maliny i tyle. Skąd tu się krew wzięła? Ten chyba żyga krwią. Bo jak człowiek Bonkol jakąś nogę wyciągnął, miał za pazuchą schowaną może ludzką nogę do jedzenia. Dobra, on jest głodujący, a jak oni wytną te maliny, to mogliby mu dać na przykład mu, a nie kurde więźniowi. Czy oni mają jakieś priorytety? O, wziął, dobra, wziął i se zje maliny. Maliny to jest jedyne pożywienie, które można na surowo jeść i oni nie narzekają, nie? Więc dlatego malin dużo zasadziłem, bo nie muszą z nich gotować posiłków. Dobra, udało nam się trochę z tymi malinami, no żeśmy uratowali sytuację, ale szczerze powiedziawszy to tak, no nie wygląda to za kolorowo, nie? Te drzewa już takie trochę większe są. Ty patrzcie jak one się ruszają, jaka to jest fizyka. Czy Nvidia wybrała streamer? No właśnie podobno dziś miało być, wiadomo, nie mam zielonego pojęcia. Silver ma 9 artystycznych. Nie ma ktoś więcej? Nie, on jest najlepszym naszym artystą. Niech sobie wytnie te maliny i je zje, nie? O, już nie będzie głodny. Browarnictwo, drag production, pułapki, telewizor. A zrobię telewizor kineskopowy. Trzeba im dać taki duży stół do wynalazków. Tylko że on chyba 10 tych modułów kosztuje. No 10 modułów, 250 metalu. Trochę słabo. Ten by się już mógł przekonać do nas, no.
Ja bym hodował tu, tu ryż i tu bym też ryż hodował. Nie, ja wiem w ogóle jak ten ryż rośnie na tej pustyni, ale ma growth rate 83. Ta ma 70, 82 mają maliny. O, tu już chyba dojrzały te maliny, zajebiście. No i takie dojrzałe od razu, bo z nich jest 6. Jak za wcześnie wycinamy, to jest mniej malin, nie? I ziemniaki mają growth rate 88. To może tu ziemniaki damy. Dobra. No jest tu gdzie siać. Na szczęście te rośliny nie umierają od wysokich temperatur. To jest dobre. O, zrobiła posiłek. Widzicie? Z 10 tych. Oni się tym posiłkiem na pewno lepiej najedzą niż ten. Niż... No niż gdyby to był taki, wiecie, byle jaki tam. Na przykład właśnie maliny. Jak mi się wydaje, że jak oni zjedzą 10 malin, to się nie najedzą tak jak posiłkiem z malin, nie? Wiatraki, bo góry zasłaniają. Chuja energii daje. Nie, wiatrak nie zasłania, jak góry, patrz, jakie są. Na full pracują, tak? To nie działa tak z wiatrakami, że da się je zasłonić. Jeśli one mają tutaj, w tym obszarze swoim nic nie leży na ziemi, to one pracują na full, raczej. No nie wiem, czy jak góra przed nimi stanie, ale chyba też raczej ta gra nie jest taka mądra, żeby reagować na góry przed tym. Tu gdzieś jakieś ubrania leżały. O, kaktusy da się wyrąbać, jak drewno. Można dać, żeby je... Rąby drewno, widzicie? Dobra, ale tu gdzieś ubrania leżały, materiały na ubrania. Pamiętam, że spadły z kapsułą razem. O, iguana, to jest kurde do opolowania. Iguanę można na jajka hodować, nie? O, fuck, mechanidy czuciowe. A czemu oni tego dostali? Da się to jakoś wyleczyć? Jest tak, ból, wzrok plus 50... O kurde! Zdolności malowane, zmęczenie razy 170%, aha. A to ciekawa historia, to co, oni będą teraz bardzo szybko zapieprzać, a jednocześnie będą zmęczeni? Nie wiem, co to są te mechanidy i czemu ich to zaatakowało. Coś tam miałem grać w farminga, nie wiem czy dokładnie o 12.30, ale jeszcze tutaj sobie trochę pogramy w tego Rimworda, bo się dzieją do ważne rzeczy. Dobra, nie wiem czy zauważyliście, ale mamy 3 działka, tak? Tu będziemy kopać, tu trzeba ten metal wykopać do końca. U ziemniaki zbieram. Dobra, zaczyna się robić tego jedzenia coraz więcej, tak? Bo tu widzicie, tu maliny już dorastają, tu ziemniaki. Ja myślę, że zaraz sytuacja z jedzeniem będzie wyjaśniona, tak powiedzmy. Mogliby i tych maliny i te ziemniaki zanieść do spiżarki, nie? Czy oni robią to drewno? Nie, nie robią drewno.
No i jest działko zrobione, nie? To są lepsze działka tutaj raczej, tak. Działko tak, żeby one, wiecie, jak to strzela, to żeby to też strzelało w nich, nie? Jak tu ktoś wejdzie między nie. Jak to wygląda? No są tu materiały ładnie porozstawiane. Ile my mamy modułów? 39, dobra, to buduje to, produkcja. Laboratorium naukowe. Tylko, że multi-analizer do laboratorium jest potrzebny. Nie wiem, czy to ono się tu nie mieści jakby w tych pomieszczeniach. To by trzeba było coś się zacząć tu budować na dół, tak mi się wydaje. Coś typu, że tu zbudujemy. Nie wiem, na przykład coś takiego, tak. Pułapki, pułapki, tworzenie wykładzin. Elektryczna kremacja, nie. Kowalstwo, chociaż nie. Drzwi automatyczne można spróbować. Tylko, że my chyba metalu nie mamy, mam takie dziwne wrażenie. To wiecie co? To nie róbmy tego z metalu. Zróbmy to z... co to jest? Cegła z piaskowca. No i będzie git też. Dobra. Dłużej się buduje to jest z piaskowca. No właśnie dlaczego ściany z metalu? Bo nie miałem na początku kamieni. Teraz już mi się przypomniało, że żeśmy narobili tych kamieni sporo. I można spokojnie budować z kamieni, tak? Temu co jest? Średnio boli. Aha, bo on ma te nanity czy coś. No właśnie, kurde, i to jest problem. Burza z piorunami, zaraz się coś podpali, o Jezu. Głupie to jest z tym obszarem domu, bo powinien być osobny obszar do sprzątania i osobny obszar domu. Kapsuły transportowe spadły. O, włókno syntetyczne, ale bardzo malutko go spadło. Nawet nie ma się co zastanawiać, ale można je wziąć. To drzwi też nie trzeba z metalu zrobić, tylko drzwi można też z piaskowca zrobić. Nie wiem, jak to będzie działało, drzwi z piaskowca. Tu ten Hamona chyba. Czy to jest Cassandra? To jest... czekajcie, gdzie to jest napisane? O Jezu, coś mi wyskoczyło. Nie, przepraszam, gdzie to jest napisane? Opcje, zobacz scenariusz. O, to jest. Stracone plemię. Random Randy, ale nie wiem gdzie to jest napisane, no nie ma tu. Random Randy to jest na jakimś poziomie RAF czy coś takiego. Tak mi się wydaje, że nie wiem gdzie to sprawdzić teraz. Jak to dobudujemy, można zacząć zamieniać zwykłe ściany. W historii chyba jest. O, Random Randy, RAF jest poziom trudności.
powinno być też, co się więźniom daje, jakie posiłki. Na przykład posiłek z człowieka. Szkoda, że ten ból ich tak boli, bo to kurde. Odrzucony przez Bonkol? O Jezu, Bonkol, komu ty dałeś siana? Zimno? Kto to jest? Lempiang. Czemu jej zimno? Wiecie co, to podnieśmy tu temperaturę. Do minus 2. Jest jeszcze psychiczne brzęczenie, to się dobrze nie skończy, tyle wam powiem. Wynajdźmy w takim razie i zróbmy ten zróbmy to laboratorium naukowe zaraz obok, nie? Rozbierzmy trochę ścian. I zróbmy ścianę z piaskowca. Extreme break risk, termit. No ta, ale on ma psychiczne brzęczenie średnie. Ja nic z tym nie zrobię, nie? Mowa plus 50. Lekki ból. Next treatment za 11 dni. Next treatment. Awaria panele słoneczne. I teraz na przykład tu trzeba dać obszar dom, bo inaczej oni nie naprawią nigdy tych paneli. No, Kassandra, no, moim zdaniem, no Kassandra, ja nie lubię Kassandry, bo Kassandra powoduje, że co chwilę jest coraz trudniej i na końcu atakuje was 60 jakichś przeciwników, nie? I nigdy nie macie spokoju, a Randy to jest dla mnie ciekawszy, bo raz spadnie, wiecie, jakieś wieśniaki. Co jest grane z tymi drzewami? Czemu one znów umarły wszystkie? Ja jebie. No widzieliście to? What the fuck? Czemu one zdechły? A, pojebane to jest. Chyba, że oni zebrali drewno, no, ale nie mam drewna, mam 44 drewna. Co za szajs. Jaka zaraza na... O, fuck, zaraza była. Dobrze, jedzenia mamy troszeczkę na zapas. No nie za dużo, ale zawsze coś, nie? Nie, nie zdychałem przez pogodę, przez gorąc. Dobrze, ludzie mówią, zaraza je zabiła. Proszę tu nie wprowadzać ludzi w błąd. Kurde, metalu nie ma. Będzie ciężko metal teraz. Skąd ja mam ten metal wygrzebać? Jezu, jak ten termit kopie z tymi nanitami. Fala gorąca, ale będzie jazda.
Kurde, jak on zapieprza. Gdzie on ma to górnictwo? Szybkość pracy 100%. Szybkość ciosania kamieni, szybkość budowania. Wszystko ma na ponad ten. Ponad przeciętnie nasz bohater. No i to mi się podoba. Wyrąbał cały ten. A tam jest napisane żywotność drzewa. Zobacz na drzewko, zasadź coś innego. Te się nie nadają, no nie wiem. Brzoza. Wszystkie mają ograniczoną żywotność. Nie wiem, dęby tu posadźmy czy coś. No nic, muszą na nowo wszystko posadzić, nie? Szkoda trochę. Dobrze, że ta zaraza wszystkiego nie wybija. Zawsze kilka krzaków zostaje, nie? Ale w sumie jak te pola są od siebie oddzielone, to może... Chyba, że to tak jak szarańcza działa. O kurde, 30 stopni jest w środku. A na zewnątrz 51, ale masakra. Klima. O Jezu, energia tu musi zostać dostarczona. Jak nasze baterie są naładowane, bo tych klimatyzatorów tyle nastawiałem, że się trzeba kurde zacząć zastanawiać, czy to w ogóle wiecie. Okej, okay, teraz tu się zwiększy. Jest na dworze, jest 60 stopni. No powiem wam, że trochę sporo. O Jezu. Żebyśmy jedną klimę tu gdzieś zamontowali. Bonkul zarezerwował tą budowę. Psychoza, załamanie, termit. O, dobrze, że w tamtym terenie, a nie tutaj gdzieś. Bonkol, dobuduj to do końca, bo jest dziura w ścianie i się grzeje wszystko w środku. Koloniści potrzebują... O, fuck, termit zaatakował dzik... A, dzik zaatakował termita. No nie, bigo! Kto jest najbliżej? Lempiang. O kurwa, chyba go zjadł. O ty skubany. Jak mogłeś termita zjeść? No życie kurde. No dobra, głodny był chyba bardzo. Jeszcze go leczą, co za szajs. Dobra, zróbmy mu nagrobek przynajmniej, żeby nie było przypału.
O, jest. Energia geotermalna, łóżko szpitalne. No ja myślę, że energia geotermalna. Browar, laboratorium różne. O, a my tu w ogóle mamy... O, możemy to zrobić i konsola łączności ze światem zewnętrznym. To by nam się przydało. Na przykład tu możemy to postawić. O, albo tak sobie na przykład. O. Ile jest na dworze? 47 stopni w nocy. Ja jebie. To jest temperatura ponad siły mocy. Takiej temperatury nie powinno być na świecie. To jest, poszła kopać termit, poszedł kopać i zginął na śmierć. U, jadeit, to jest dobry materiał, będzie z niego kasa. Jadeitu można ten obszar powiększyć, okej. Okej, oni wynajdują teraz. Mamy dwa stoły do wynajdywania, więc jest spoko, nie? Bardzo głodny, średnio boli, gorąco, zmęczony, chory. Dęby sadzi. A, dąb tutaj nie ten. Dębu się tutaj nie da. No nie wiem, sosnę, topole. Chociaż dąb nie rośnie, bo jest 58 stopni. No dobra. To ja rozumiem, nie? Jedzenia znów nie ma. Przez te zarazy, że wszystko zdechło. Dobra, ale za niedługo będziemy mogli, już właściwie możemy handlować z przybyszami z kosmosu, bo mamy stację do tego, nie? Moglibyśmy nawet zamówić tego pomoc, patrzcie. Kto nas najbardziej lubi? Frakcje. Sioło na rzeką. I zamówimy karawanę handlową. Kurde, 600 silver to kosztuje wezwanie karawany. A, to w dupie was mam. Jeszcze mam im płacić, żeby przyjechali do mnie i ze mną handlowali. No nie wierzę. Sytość, no głodna jest, kurde, głodująca bym nawet powiedział. Kto nie śpi? Nie wiem czemu tamte były ranne. Ten też nie, były jakby uszkodzone maliny były. Ranne maliny mieliśmy. O co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Kurde, już tego zaczynają. Termita już zaczynają jeść. Weźcie go, pochowajcie. Muszą go pochować, bo go zeżrą, znów będą mieli zły humor. Jak się surowych ziemniaków najedzą, to też nie będzie za dobrze, no ale wolę surowe ziemniaki, żeby zjedli niż... Kurde, zjedli chyba to ciało. Fuck, nie zdążyłem nawet zareagować.
Tych ziemniaków o wiele więcej niż malin się robi. Dobra, ona już jest najedzona. O kurze, to ona zjadła zwłoki. Dobra, niech idzie spać, może zapomni, o kurde. A nie, bo ona poszła, żeby ją wyleczyli z nanitów. O jaje, ona zdziczeje na pewno. Lępiank, nie odchodź od nas. Masakra. Tak to się kończy. Ile jeszcze te zwłoki będą na nią? 16 godzin na nią będą działać. Załamanie nerwowe HS. Bąkol też zaraz załamanie nerwowe. Bo zjadł zwłoki, bo oni jedzą te zwłoki, a później spłaczą, że zjedli zwłoki. No, jest w tym jakaś logika. Psychoza Bąkol, zaraz go pies zaatakuje i tak. No już idzie, kurde! Silver, idź tu, bo będziesz go ratował, zanim go pies z nie zeżre. Szybko! Nie, Bąkol! Fuck, on go zeżre, jak Bąkol będzie leżał. Nie! Tak, zwierzęta. Teren domu. Może go się uda odwołać jeszcze. Nie, zabijaj Bąkola! Oh, fuck! Czy ten pies ich sam zjada? Ludojad. O fuck, pies zdziczał! Będzie z niego mięso i tyle, no. Co zrobię? To wszystko przez tą zarazę zesraną. Czy Kuene go zjada? Nie zjadaj go. Czemu oni się jedzą non-stop? Dobra, nie zabiję cię, psie. Głodny byłeś, to miałeś prawo, żeby nas atakować. Kurde, niech go pogrzebie, bo go mówię. Zaraz znów zjedzą Bąkola. O, fuck. Jak będzie pogrzebany, to się nic nie stanie. Dobra, jest. Git. Tam go łata, kurde. Sam jest ranny. Coś tam pies się przekręcił, nie żyje. Tak jest życie, kurde. W naszej kolonii. Nigdy nie wiecie, co was trafi. Czemu on zawsze tutaj kogoś zdorwie i zeżre? To mnie zastanawia najbardziej.
psychoza jakaś, ale on się tylko w, na przykład Bara się teraz włóczęguje, nie? On, to jest jego psychoza, a inni to mają takie psychozy, że nagle kogoś zabiją i pies ich zeżre. Tak naprawdę gdyby nie zdziczał i nie zaczął psa atakować, to by go ten pies nie zeżarł. Piroman, Boże, ten zdziczał i teraz będzie piromanem, nie? I będzie podpalał różne rzeczy. Wy, ktoś to ugasi? Przejdzie mu kiedyś, czy będzie tak łaził i podpalał cały ten? O, poszedł spać, no i dobrze. Jak sadzisz na gruzie, to najlepiej ziemniaki. Wiesz co, ziemniaki doją duży plon, tak? A mają wzrost taki jak i inne, więc w sumie głodujący, psychoza. Czemu te drzwi są otwarte? Czy oni się zaczną bić? O fuck, i to... O Jezu! Nie, to tego nie możemy do tego dopuścić. Co my tu mamy? Lanca psychicznego... Tu z nich wygląda najlepiej chyba ten. Dobra, sami se zabili kolegę. To na pewno. No i co jeszcze byśmy zrobili? Dostał szoku psychicznego i tyle chłopiecie było, a ten trzeci uciekł. Żeśmy ich załatwili, tyle w temacie. Czy ona znów chce zjeść zwłoki? Masakra jakaś. Oni są psychiczni ci ludzie. Oni są psychiczni w tej naszej kolonii. Halo, halo? No, hejo. Co tam w świecie, w RIM? Już co, problem jest, kurde. Problem generalnie jest, bo tutaj... mi zdziczeją, głód jest ogólnie w mojej kolonii. Aha. No ale to wiesz, jakby... Pan i władca... tak zarządza. Ogólnie to ten, to mam tutaj problemy. Fuck. Na farmie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie macie problemy na farmie? No problemy takie, że sam jeden, kurde, nie wyrobię ten. No właśnie, problemu zaraz nie będzie, Simonek, bo no, ja zaraz wbijam, ja Lucek nam pomoże i robimy akcję, wiesz? Bo chodzi o to, że Izdin w nocy postawił 10 nowych szklarni. Naprawdę? No ale czekaj, ty miałeś pieniądze iść na te szklarnie? Bo miałeś na kombajn iść chyba, czy na coś innego. No, po prostu, no... Także, no, lepiej nie gadać. I wiecie, ja zanim się to obrobi w pojedynkę, a chodzi o to, że brakuje już nam obornika, a żeby było dużo obornika... Jak możemy nam brakować obornika? Przecież krowy... Już się skończył. Nie mogło się skończyć. Prawie. To trzeba więcej krów kupić. Nie, no po prostu trzeba przyspieszać czas, a ja nie. Ale jak przyspieszyć czas, to się go będzie więcej zużywać, nie? On na nic innego nie schodzi. Jeśli się skończył obornik,
który tyle czasu zbieraliśmy, to znaczy, że się po prostu skończył obornik. Że nie produkujemy go wystarczająco dużo. Nawet jak czas przyspieszysz, to będzie się szybciej zużywał, nie? Nie, zaraz będę. Tak. No ta. No właśnie. Infekcja poważna, zaraz będzie wyleczony albo kipnie nam. Kurde, no co z tym jedzeniem, nie? Jak teraz zaraza pójdzie, to jest po nas, nie? I to już wam mówię od razu. Jak teraz zaraza pójdzie, to jesteśmy martwi. Więcej świń. Jakie więcej świń? My świń nie mamy przecież. Co to, nie wiem co to jest, wake up, że co, że chodzi, lunatykuje czy coś takiego? No, nie wiesz co to jest, co? Wake up bridge, coś takiego, to jest chyba lunatykowanie. Co tu jest, pieniek, ten wysypał tu na pieniek, ja pierdzie. Kurde, powiem wam, że ciężko z tym żarciem, bo tu nic nawet nie zbliża się do wzrostu takiego. Umrą. I kto będzie temu winien? Goniu, Bond, Warhol. Jest tu gdzieś rozsypany obornik. I nie dają najwięcej obornika. Dobra, ale czy widzisz, żeby tutaj gdzieś rosły jakieś ziemniaki? Kukurydza? Czy inne rośliny bulwiaste? Którymi moglibyśmy karmić świnie? Bo ja nie widzę. A przede wszystkim nie widzę maszyn, którymi można byłoby to robić. Kurde. Czyli prosty wniosek, nie możemy mieć świń, bo nie mamy pieniędzy. Moi drodzy, muszę się wymutować na chwilę, czy wymutować, bo mi tam gadają jakieś farmy, jak ja tu mam kryzys i to poważny. Jest kurde źle, tyle wam powiem. Ten kabel trzeba dobudować. Nie wiem, czemu oni tego nie robią. Mają metal, mają wszystko, niech po prostu zbudują to, co trzeba, nie? Ładują się te baterie, czy nie? O, tak pomalutku, kurde. A, bo wiatraki nie działają. Dobra, zróbmy tu jakiś przewód elektryczny, chociaż nie mamy już modułów. Cegły, kurde, kapsuły transportowe i cegły wyrzuciły, no. Jakiś Franklin, zdrowie, złamane, rozcięcie, zadrapanie, utrata krwi, okej. Charakter, pracowity, abstynent, kłębek nerwów, dobra. Rzemieślnik, bierzemy go do kolonii. Okej, maliny się już zaczęły robić, zaraz będą je zbierać i jeść. Tylko, że naprawdę mało tych malin chyba jest z tego. A nie, po 5 malin to nie tak mało. Co, oni coś jedzą, bo nie są jeszcze super mega głodni, to mnie zastanawia, co oni żrą? Nie? Te ciała tam pojedli tam na dole i im przeszło. Moim zdaniem oni już dawno wszyscy powinni zdziczyć i powinien być koniec kolonii. Oni ciągle jakoś przeżywają to. Ale co najciekawsze, jest coś takiego.
tego zrekrutujemy, tylko że to będzie też ciężko zrekrutować, tak jak i tamtego. Dobra, metal mamy. Coś trzeba było wybudować. Te panele tu widzę, że się budują. Goniu zawał. O ja w mordę. Który jest ten? Silver chyba był naszym lekarzem, nie? Szybko. O fuck, a on będzie teraz, patrzcie jak wygląda leczenie z zawału. 34% szansy na ten. O fuck, Goniu, żyj! Jest, udało się. Wyleczony z zawału. O masakra. On próbuje, wiecie, on robi mu resuscytację, jak albo mu wyjdzie, albo mu nie wyjdzie masaż serca. Dobra, wymieszane. No i zamykamy. To makaron tam podobno coś tam nie jeść. A nie. Pompa wodna. Uuu, co to jest? I żebyście mi nie mówili, że streamerzy jedzą tylko jakieś pizze. Pompa, która pozwala zamienić wilgotną ziemię w suchą. Tu ja na odwrót potrzebuję. Jak tu ładnie kostki po... Multianalizer. Co tu się stało, się? Łóżka szpitalne. Co się? Czekaj, bo... Ja muszę pokazać widzom, co ja zrobiłem. Dobra, tu będzie energia geotermalna i to nam na pewno zapewni dużo energii fajnej. Patrzcie. Bo tam ta całą dobę jest, tylko... Automatyczne karmienie. Ale ktoś to chyba poruszył, bo tak mi się wydaje. Ja nie. Jak to wygląda z karmieniem? Karma. No kurde, Lempiank już dawno nic nie ugotowała. To wszystko przez to, że tego no, nie ma co zbierać nawet. Nie wierzę po prostu. Z tych pól. Ja nie. A ten Silver to co zetnie, to zeżre, nie? O, jest, coś się dzieje, dobra, czekaj. Coś się przestawiło. Dobra, zwierzęta się najadły, trochę ludzie się najedli. Dobra, moi drodzy, zapisujemy to. No, ale żeby takie rzeczy porobić... Głód. No to już jest... Znaczy, tanknę ten zbiór. Powiem wam, że ten, że... No jest ciężko, proszę, przeczytaj to. Uważaj na Arkwell, na ciebie bardzo zły, o kurde. No dobra, to będę uważał na Arkwella, jak on jest taki kurde bardzo zły, to ja będę uważał. Okej. Combat Supplier jest. My mamy nawiedzoną farmę. Nawiedzona farma u Bonkola. Opętał demon tu jest na farbie. Ściągał mnie pod wodę. Combat Supplier'a mamy. Dobra, sprzedamy mu. Sprzedamy mu te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Ja pierdzielę w środku. Maczugi, nie maczugi, zwapienia z czegoś. Już zjadę i tu też mu sprzedamy, bo widzę, że jest dobry ten. Łuk to może sobie zostawimy. Wszystkie te ubrania można. Kurtkę zimowe też, okej, okay. I dobra, i on nie będzie miał jedzenia niestety, ma wątrobę, tylko co my zrobimy z wątrobą, to ani się wątroby nie da zjeść, ani nic. No i powiedział, żeby tą stroną nie jeść, no wiadomo, nie, ale... Dobra, ale będziemy mieli z tego kasę, tak? Twardych rzeczy należałoby nie jeść tym zębem. O Jezu, on już rzeźbę jedną wykonał, zajebiście, ta rzeźba jest warta kilka tysięcy, ale będziemy bogaci. No ja wczoraj jadłem częste pieczywo, a od... Dobra, Lempiank znów chodzi, ona ma na takie załamania nerwowe. Chciałbym, kurde, doczekać momentu, aż będzie jedzenie i będę mógł spoko skończyć, wiecie, zapisać i powiedzieć, że mamy ogarnięte, tak? Bo nie lubię zostawiać momentów, kiedy jest źle. Ja wiem, że słychać Bonkolai, bo ja ich sobie przyciszyłem. Oni weszli na mój kanał i zaczęli sobie coś o farmie gadać, więc ja ich przyciszyłem i tam słyszę, co oni gadają. Tak jak i wy, nie? No co mam teraz, na TeamSpeak'a przejść? No ludzie, no weszli, wybili mi na TeamSpeak'a i zaczęli gadać o farmie, no czy tak się robi? Nie. Ja przyjechałem do polu, kurde. O fuck, Franklin przychodzą, zaraz zaatakuje tego typa. Trzeba go wyjaśnić. Którą mam zrestartować Quantum? Bara. Chodź ty tu. O kurde, sprzedałem wszystkie bronie. To trochę słabo. No to. Ma ktoś jakąś broń w ręce?
Ten ma maczugę, ale mam niską walkę wręcz. Zabijcie mnie, zabijcie mnie, no ja nie wiem, no ale to nie działa. Jak nie działa? Widać na mapie, zoomujesz na mapie. Dauna chyba maczy, on naprawdę te drzwi będzie rozwalał. Dupie to ma. Ustawiaj teraz, bo potrzebujemy. Nie ten. No to ja idę, no bo muszę ustawić. My potrzebujemy obornika o życie, no. Serwis jeszcze kurde tych. Gdzie masz dylansę? Dobra. Na orzechu nie byłem. I tyle, i niech idą spać, a koleś niech nam nie przeszkadza. Bo mamy już wystarczająco koks dużo problemów. No właśnie, koks muszę wciągać. Mówię ci. 8 komponentów nam brakuje, żeby to ten... Skąd my możemy wziąć 8 komponentów tak naprawdę? Tu na pewno są dwa komponenty. Czekam. Tu są komponenty. Tak szukam dookoła. Tu są komponenty. Jest to, czekam na Lucka, bo przyjdzie, ale Lucek coś tam nagrywa teraz. Dobra, tu. Jak skończy, to przyjdzie. I gdzie są jeszcze komponenty? I tyle na razie. Deka w ciało. Czy lępiak właśnie wzięła i go zjadła? Także nie. Dobra, niech go psy zjedzą. O, zajebiście. Z Ludkiem. Z kanału Mów po Ludzku. To jest stary farmiarz. Zrobimy jakąś akcję. Musimy jakąś akcję zrobić, żeby pokazać, że wiesz, że jesteśmy tacy fajni, nie? Że zawsze takie akcje są. Oczywiście, musimy z rynku zareklamować. No i zjadł w ciało i teraz mu będzie smutno. Dobra, ale malinki są już prawie dojrzałe, nie? Te już można zbierać. No, herbatka jest, kurczak jest. Tylko ja się boję, że znów jakiś syf przyjdzie, wszystko zdechnie, nie? Weź mi idź z tym, kurde, diabelstwo. Czemu mi chodzi, że to spamuje? Dobra, wiecie co? Silver, ty się nie zajmuj zbieraniem. Skąd tyle siana? Jak ja tam mam wjechać? Ci się do tego zupełnie nie nadajesz. Wyciął trzy krzaki, wszystkie zepsuł, nie? Nie wierzę w typa. Nie wiem, jak to zrobimy. Dobra, a jeszcze jedno coś. Ogrodnik, gdzie jest ten nasz goniu? Goniu, czy ty naprawdę musisz być treserem? No nie musisz być treserem. Nie bądź treserem, zajmij się tylko zbieraniem roślin. A to są tak nieużyteczne rzeczy. Co to jest? Czemu tu zdechło wszystko przed chwilą? Internetu, że ludzie to oglądają, chociaż tego i tak sami nie wiem. O fuck. To jest ciekawe do oglądania. Czemu to umiera jak dorasta? Ja robię, ja będę uruchamiał. Mnie wczoraj przekonało to, że będę robił... Ja kiedyś majsterkowałem i tak dalej, będę lutował jakieś rzeczy, układy i tak dalej. Akcja majster. O fuck, praca, to czekaj, to on musi być najpierw ogrodnik, później rolnik. Daj mi wszystko mu o jeden do góry. No, to by pasowało. Super by pasowało. Ale nie, ja mam to... Ale czekaj, ja mam pewien pomysł, co już to na pół wiecie potem powiem. Można by zrobić, co się wspomniało. No to będziemy soła kopać porządek. O, ale ten jest dobra. Mi się wydaje, że jak te rzeczy dorastają, to one kisną i to drzewo też tak zdechło. Wiecie, o co chodzi? Oj kurwa, grypę każdy ma. To teraz to będzie porażka. Ma, wszyscy zdechną na grypę. Witam u mnie na live, witam u Simona, u Soła nie witam, bo się wyciszył. Ja również witam, Soł właśnie tam, ten, on odleciał w Rimworldze. Bo ten... Kurde, ten jest jakiś nieprzytomny. Bo on sobie wymyślił, że on będzie po prostu tam... Nie, no nie wierzę w to. Naprawdę to tak jest, że jak one dorastają, to umierają wszystkie? Z głodu umierają po prostu ludzie i zaczęły się schody, nie? Więc jego świat legł w gruzach teraz.
W ogóle ten, zupgrade'owałem tego, ładowacza. Serio? No, pokaż ludziom, jak wygląda teraz. Ale jaki ładowacz? On go z grypy leczy. Ktoś ma jeszcze grypę, ale nie, oni mają grypę, przewijanie, coś tam. Z czego oni mają tą grypę? Czy jest 19 stopni? Muszę im zrobić jedzonko, bo... No, to umiera to całe żarcie, a to trzeba wycinać przed tym. Czekaj, zanim zrobię jedzonko, sprawdzę mojego kurczaka. To najgorzej, to nie wiedziałem, że tak jest. To tylko hydroponika nas może uratować jeszcze. Dobra, test, uwaga, test kurczaka. Dobra, goniu zbiera ryż, zajebiście. Tak wygląda w środku. A co zbierzemy, tak, budżet był widelec. Co go przyciągnęło? On, no, goniu, nie jesteś lekarzem. Jak rozwodniony ryż. Goniu, ty się zajmij tylko zbieraniem tego, bo to się zmarnuje całe to jedzenie, jak on tego nie zbierze. A to bez sensu, te drzewa też tak umierały. O, zaćmienie, zajebiście, rośliny nie będą rosnąć. No czy ja, albo ja się mylę, ale tak mi się... Ready to harvest. I to na przykład mi się wydaje, że one chyba od słońca umierają, nie? Robiłem wszystko zgodnie z zaleceniami. Zalamy do kreski, a i tak jest... Co o tym myślicie? Ale myślę, że dla takiego głodnego jak ja to wystarczy. O, i to jest ktoś, kto nam jest potrzebny. I Tol mi jest potrzebny do gadania z typem. I my mu możemy sprzedać, tak. Może kartka odpadła. Uran jadeit mu możemy sprzedać. Pulsacyjną lancę zwierzęcą może nie. Te jakieś uszyte rzeczy, kurtkę możemy mu sprzedać. I tą rzeźbę, tak, ale on znów nie będzie miał dla nas nic. Komponenty ma i to może moglibyśmy kupić. Bo tego jedzenia jest, kurde, dużo. Dobra. Klęska głodu została opanowana. Chyba. No, tylko mówię, problem polega na tym, że to... To jest bez sens, jeśli to tak działa, nie? To ja się nie siedzę. Dobra, idę, bo ja na nie mogę. Dobra, idę do siebie na temat. Sama ja się przeciągnę. Nie pozostaje nic innego. O, nowa para! Lempiank i Silver. O nie. Co to jest za akcja? Będą razem spali w łóżku teraz. Boże, ile malin. Niech to teraz wszystko wpakują tu. Czemu te zwierzęta są wytresowane i zamiast nosić to żarcie i je chować, to nic z nim nie robią, nie? Szkoda, że bąkola, kurde, zjadło. Nie wiem, na ile mi to jedzenie starczy tak naprawdę. O, i to jest Bulk Goods Trader, to jest ziomuś, który handluje... Nie kazuarem, tylko on nam może jedzenie sprzedać i inne takie ziemniaki i różne. Co on ma? Płuca, implant szczęścia za 700. Ma rdzeń osobowości, to jest co? Ty, ale on nie ma tego. On wcale nie ma rzeczy dla nas. O, to jest kubany. A to szkoda. Chyba, że to jest jeszcze ten poprzedni. A, tu jest. Właśnie tak czułem, że to jakiś dziwny koleś. On nam może Yorkshire sprzedać, indyki nam może sprzedać. To by było niezłe, gdybyśmy chcieli hodowlę indyków założyć. Krowy nam może sprzedać, one mleko dają. I teraz tak. Może nam sprzedać, tak, jelenina, mięso z karibu, które jest najtańsze.
Mięso z nosorożca jest najtańsze, widzę, i byśmy go sobie wzięli, nie wiem, 500. Jakbyśmy go wzięli 500, to by nas to 800 kosztowało, dobra. 500 mięsa. Jajo strusia zapłodnione, tylko ostatnio jak mieliśmy jajo strusia, to oni chyba zjedli. Pamiętacie? To kupmy 10 jaj strusia zapłodnionych i by trzeba je było trzymać w ciepłym. To może po prostu na dworze je damy. Ale zwierzęta by tam nie mogły mieć wstępu. Dobra, i co jeszcze? A, możemy cegły mu sprzedać. Cegły to my sobie narobimy z powrotem. Sprzedajmy je wszystkie. Drewna byśmy z 200 kupili, bo nie wiadomo do czego nam się może przydać. Skóry byśmy mogli sprzedać wszystkie. Włókno syntetyczne też. Co myślicie? Kupuj jaja, bo z dwóch robi się prosty posiłek. No tak, ale ja nie chcę ich ten... No jest tak, byki i krowy są. A krowy dają mleko, nie? Jakbyśmy kupili byka i krowy, to by mogło być, kurde, zapłodnienie by mogło być. Tylko że one pewnie zżrą pełno. I to będzie problem, bo my nie jesteśmy aż tak bardzo, wiecie. A z drugiej strony, jakby krowa jadła tam, zjadła te rośliny, które są. Jak myślicie? Kurwa, to musi dużo żreć. Warzywa, nasiona, żywe rośliny, posiłki, alkohol, pasza. Warg ci zje te krowy? Można warga zawsze sprzedać, nie? Kupić krowy, sprzedać resztę zwierząt. Nie wiem, na razie tak zróbmy. I ona dobre posiłki teraz im robi. Bo ma i mięso, i malinki, nie? Dobra, zapisuję to i kończymy na ten. Będziemy kombinować w następnym. Może rzeczywiście kupimy tego, te krowy, no nie wiem. One mogą jeść te rośliny, póki one nie wyrosną jeszcze. A mleko dają i spoko, mleko nie kiśnie w lodówce. Zobaczymy.